Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w ogłoszeniach parafialnych. I tak, dla dzisiaj towarzyszyć nam będzie gierka Out of Space, którą możecie kojarzyć chociażby z ostatniego odcinka w towarzystwie siostry, które powiedzmy, że nie wyszedł najlepiej, ale tak, nie przejmujmy się tym. Po prostu, no, tak. I może właśnie zamiast gadać dużo, czy w ogóle marudzić, czy cokolwiek, skupmy się na konkretach tego, co chciałbym wam przekazać. A więc tak, zaczniemy od czegoś dosyć prostego, co jednocześnie bardzo zaskoczyło. W ostatnich dniach seria z Graveyard Keepera uzyskała wielką popularność. Już któryś tydzień z rzędu, nawet nie wiem, który do końca, utrzymuje się ona na topce moich wyświetleń. To naprawdę mnie zaskoczyło. Konkretnie mówiąc, odcinek numer 17 już od kilku miesięcy zajmuje po prostu ciągle miejsce pierwsze, co jest jednocześnie bardzo fajne i wspaniałe i po prostu czuję dumę z tego powodu. Jednocześnie zaskakujące, bo wiecie, no, nie ukrywam, osobiście uważam, że nagram wiele nawet ciekawszych gier niż tylko Graveyard Keeper, ale jak się okazuje, zdaniem oglądających Graveyard był tą najlepszą. Więc tak, fajna sprawa, która też przypomniała mi o jednej z moich dawniejszych obietnic. To brzmi następująco. Kiedyś nagram Graveyarda wraz z DLC-kami. I powiem wam szczerze, wydaje mi się, że to może być dobry pomysł. A konkretnie dobry byłby pomysł, żeby nawet teraz to ogarnąć. Gdyby nie jedna kwestia, która też jest właśnie bardzo ważna. Otóż okazuje się, że obecnie mój format nagrywania nie jest wystarczający dla mnie. Więc mówiąc, mam już tyle gier zaplanowanych do nagrywania, że po prostu co drugi dzień, czy nawet już nie do końca co drugi, ale raz na jakiś czas, wiecie o co chodzi, po prostu nie wypali. Po prostu z tego też powodu padłem na pomysł ryzykownego, owszem, ale jednocześnie dobrego, żeby może zmienić ten format i powrócić do w sumie starych układów, że tak to nazwę. Czyli mówiąc konkretniej, filmy codziennie. Tylko zamiast co drugi dzień 4 gry ogrywać, każdego dnia inna gra. 7 gier w tygodniu. I powiem wam szczerze, nie wiem co o tym myśleć. Ja jestem chętny, ale niestety też nie wiem, jak będzie z moimi czasem i możliwościami, bo jednak tak. Ale moment październik. A wraz z październikiem studia. A, no cóż, drugi rok. Powiem wam szczerze, przeraża mnie to. Nie żartuję, naprawdę przeraża mnie. Bo ja osobiście muszę przyznać, że pierwszy rok mi poszedł dosyć dobrze. I to nie mówię pierwszy semestr, tylko pierwszy rok. Podkreślam, cały rok. Tak. No tym razem nie wiem, czy będzie tak dobrze. Dlatego też tak trochę się obawiam tego wszystkiego. A jednocześnie też mówiąc szczerze, dlatego też właśnie, a już się plączę, chciałbym wprowadzić pewną kolejną delikatną zmianę. Otóż nie będę nagrywał wszystkiego na bieżąco, tylko zacząłbym właśnie ogrywać na zapas, jak to niektórzy robią. Chyba nie taki wielki zapas, jak to ma miejsce chociażby niektórych. No nie chcę, dajmy na to, mieć półrocznego wyprzedzenia, co to nie. Bardziej myślałem, wiecie, wyprzedzenie dwutygodniowe, może max miesięczne. Tylko po to, by po prostu mieć właśnie zapewnione, jak to się nazywa, no, pokój i czas na naukę i wszystko. Jednocześnie mogąc utrzymywać regularność. I nie ukrywam, w ten sposób to się trochę kłóci trochę z moim planem właśnie ogrywanie 7 gier w tygodniu. Ale czy ja wiem, czy aż tak jest to trudne? Powiem szczerze, no, jest naprawdę tego tak dużo i takie mam plany, tak bardzo mi się miesza we wszystkim, że tak nazwę. Moja ambicja jedzie się z obowiązkami, że nie wiem, jak to wyjdzie. Ale mówiąc szczerze, tak, ja jestem bardzo skłonny. Więc też możecie napisać, co o tym myślicie. I tak, jeszcze za kulis mogę wam zdradzić delikatną tajemnicę, co to za gry planuję. Bo jest tego całkiem sporo. Więc tak, nie mówiąc za dużo. Jedna z gier to Hammer Thing,
które można określić mianem symulacji, czy tam symulatora zarządzania krasnoludzką kopalnią. Czy coś takiego. Bardzo przyjemna gierka. Niektórzy przyrównują do Oxygen Not Included. Moim zdaniem porównanie prawidłowe, ale nie do końca trafione. I tak, jeśli chodzi o tą gierkę, to nie ukrywam. Wybaczcie mi taką przerwę. Właśnie wcale, jeśli chodzi o tą gierkę Hammerting, to nie ukrywam. Tak, ciągnęła. Od kiedy ją zobaczyłem, ograłem po raz pierwszy, że mam już nagrane chyba z 4 odcinki. Mimo tego, że jeszcze nie opublikowałem ani jednego z nich i... Okej. Okay. Nie potrzebuję tego, więc no, rozumiecie. Gierka moim zdaniem naprawdę super, nie wiem, będzie z oglądaniem. Tak, może akurat się przekonam wtedy, kiedy to opublikuję i jeśli to opublikuję, bo jednak na razie tak. Ale czasu do tego momentu na pewno nie. Muszę się przygotować po prostu na ten nowy format. I tak, to jest jedna z gier właśnie. Inną to myślałem powrócić do Kingdom Two Crowns. Jednak trochę inaczej niż to miało miejsce wcześniej. Bo zamiast po prostu ogrywać stare wersje, poczekałbym na najnowszy dodatek, że tak to nazwę, który w sumie ma tereny i kulturę nordycką, jak tylko dodać, więc super. I jest jeszcze parę innych rzeczy, chociażby właśnie coś, co znalazłem na zagranicznym YouTubie i sam chciałbym spróbować swoich sił. Ogólnie chodzi tutaj o challenge typu Nazokl z The Binding of Isaac z modem, czy jakim modem? Dodatkiem Repentance. Inaczej mówiąc, po prostu wyzwanie, w którym mam jak najwięcej rzeczy odblokować, osiągnąć, mogąc grać postacią każdą tylko do pierwszej jej śmierci. Wiecie, na zasadzie raz przegram przebieg Isaaciem, koniec Isaaca. Jeśli odblokuję inne postacie, dobrze dla mnie, mogę dalej grać innymi. Jeśli nie, GG, koniec gry. Nic więcej nie będę mógł zrobić. I powiem szczerze, mi to naprawdę interesowało. Ja osobiście, moim zdaniem, jestem lamą Isaacowym, ale ja mówię, że tylko sprawdzić po prostu swoje siły. To wiem, że okaże się, że nawet jestem godzien nazwania nietotalną lamą. I to już byłoby sporo osiągnięcie. Więc tak. Zobaczymy, jak będzie. Mówię to, co bym chciał. I jest jeszcze parę innych gier, które jednak na ten moment chciałbym, by pozostały tajemnicą. Ale tak, więcej może nie będę się rozgadywał. W sumie nie mam co więcej dodać. Więc tak. A nie, jest jeszcze jedna sprawa. Dobrze, sobie przypomniałem. Chciałbym was prosić o coś, o co zazwyczaj nie proszę. Jeśli wam się podoba to, co robię, to zostawcie tą łapkę w górę, subskrypcję czy coś, bo jednak lepiej o to nie żulić, nie prosić nic, ale patrząc na to, jakie są wyświetlenia czy coś ostatnio na niektórych filmach, czy to nowszych, czy to starszych, aż mnie zaskakuje, że po prostu subskrypcje mi nie rosną. Bo nie ukrywam, bywają momenty, gdzie jakiś tam materiał potrafi osiągać 15 wyświetleń w ciągu 2 dni. Więc tak. Ale mniejsza to. Naprawdę już nie będę więcej przedłużał, więc tak. Ja już po prostu będę się tam żegnał powoli. To było na tyle. I zobaczymy się dzisiaj w Hollow Knight'cie. No tak. Nagrałem to dosłownie w tym samym dniu, w którym to publikuję. I mniejsza z tym. Na tym momencie naprawdę zakończymy już po prostu te ogłoszenia parafialne, bo nie ma co po prostu przedłużać. No i naprawdę, jeśli wam się podoba to, co robię, proszę, przemyślcie chociaż zostawienie tej jednej łapki w górę. To dużo was nie kosztuje, a dla mnie to jest po prostu wielki znak, że jednak to wszystko, co robię, nie jest po nic. Ale dobra, jak mówiłem, to już tyle, więc do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej.